16 marca 1863 roku oddział 3000 powstańców pod dowództwem generała Langiewicza zatrzymał się na własnościach rodziny Wielkopolskich. Następnego dnia, po przekroczeniu rzeki Nidy, Polacy natknęli się na Rosjan. Taknął w chwilę wspomina Marcin Rębacz. Po czym kruszyliśmy z Chabrza. Po przejściu przez most, rzeki Nidy dały znać wadety o zbliżającym się nieprzyjacielu. Kluczową rolę odegrały ataki kosynierów. Dzięki nim Polacy zdobyli dwa działa, broń i amunicję.